A jednak wskoczyli na podium. Nasi skoczkowie na trzecim miejscu w konkursie drużynowym Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Tysiące kibiców pod skocznią, miliony przed telewizorami. Wszyscy z zaciśniętymi kciukami czekali na to, aż Kamil Stoch wróci do formy sprzed roku. Nawet oprawa muzyczna specjalnie w tym celu była dobrana. Nasz dwukrotny mistrz olimpijski usłyszał Presleya zgodnie z życzeniem. A wśród kibiców w Zakopanem Michał Siegieda. Michale, no to jak jest z tą formą naszych skoczków? Wszyscy kibice mają nadzieję, że byliśmy świadkami przełomowego konkursu, że to podium dzisiaj było potrzebne polskim skoczkom, aby wreszcie zaczęli osiągać dobre wyniki, bo przecież na jakikolwiek sukces czekaliśmy od początku sezonu, a tu dzisiaj proszę, czterech skoczków na medal. Atmosfera w Zakopanem jest naprawdę niesamowita. 22 tysiące kibiców dopingowało Kamila Stocha i całą drużynę tutaj na skoczni. Kilka tysięcy już za bramami skoczni. Apetyty przed jutrzejszym indywidualnym konkursem są więc ogromne. A przecież zobaczymy tu nie czterech, tak jak dzisiaj, polskich skoczków, a dziewięciu. Jedno się nie zmieni, to wciąż będzie wieczorny konkurs, początek o 16:00. Michał Siegieda, Zakopane, bardzo dziękuję.